Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wrzucimy na testy kolejny nożyk od Kamaza, również z pasem udowym. Jest to nożyk od Grzesia Przątki, nóż hybrydowy, czyli mieszanka wszystkich noży NS od Grzesia. Wiem, mamy ostrze od NS1, rękojeść od NS4, a końcówkę tutaj rękojeści jest od noża NS3. Przeprowadzę dzisiaj trochę testów, dostałem pozwolenie na przeciuranie go. Zobaczymy, do czego jest ten nóż warty. Także zapraszam do oglądania. Nóż się tak prezentuje. Jest bardzo wygodny w przenoszeniu. Takie panele możecie dostać u chłopaków z Mazurska Manufaktura. Link dodam w opisie filmu. On jest wykonany ze stali 50HF, czyli tej podstawowej. Twardość noża 55-56 HRC. Rękojeść mamy z G10. No ładnie, wygodnie leży w ręku, chociaż na mnie trochę jest za mała, bo Grzesiu robił rękojeść pod rękę właściciela noża. Ale bardzo ładnie się prezentuje nożyk. No a co potrafi? To zaraz zobaczycie. No dobra, cały czas mówię o tym, że nożem można kopać. No to dzisiaj wam pokażę, jak wykopiemy Dakotę. Dziurę Dakota mamy wykopaną. Może zobaczycie, tutaj wkładam rękę, a tu wychodzi. No jak widzicie, taką pracę nożem możemy wykonać. Dobra, teraz trzeba tą naszą dziurę jakoś zakamuflować w szybki sposób. Jak widzicie moi drodzy, tutaj była Dakota. Jedyne co nas może zdradzić, to mokra ziemia wilgotna, która jest widoczna, ale ją zaraz obsuszy słońce i za pół godziny nawet nie idzie śladu, czy coś tu było.
Mamy tu starego gwoździa, trzeba go odzyskać. Trochę ją podprostujemy. Bierzemy kawałek ściętego pniaka i co, i będziemy wbijać gwoździe. Zobaczymy, czy sam grzbietem się uda. Pik, mamy jednego. Tak, dobrze widzicie, jest to opona, prawdopodobnie po ciągniku. Zobaczymy, jak nóż zdaje egzamin. Ciężko mam się tam wbić, ale teraz spróbuję zrobić otwór. A jeśli ktoś myślał, że naprawdę jest łatwo, to niech sam spróbuje. No dał radę. Na początku musiałem zrobić otwór, wiercić tak. Już później szło. Nóż po teście opony stracił ostrość i się uszczerbił delikatnie, a to z mojej winy. Coś tam żnie, ale z niechęcią. Zaraz to zmienimy, zaraz wam pokażę, gdzie się delikatnie wyszczerbił. Na aparacie próbowałem uchwycić, ale nie mogłem dobrać ostrości. O, widzicie? Przyjrzyjcie się. Tu jest to wyszczerbienie. Zaraz go podciągnę trochę. Ostrze się trochę minimalnie wyszczerbiło, ale to nie z winy tego, że ciąłem oponę, tylko niechcąco. Jak po prostu ją przeżynałem,
naszłem na drut, no i minimalnie się wyszczerbiło, no i dosyć straciło ostrość. No po takim cięciu, jakie nóż dostał, to się nie dziwię, ale szukałem piaskowca, niestety nie znalazłem, ale mam takie kamienie polne. Jeden jest bardzo niskiej gradacji, taki gładziutki. Zaraz podostrzymy nasze ostrze. Dobra, spróbuję nasz nóż podciągnąć. Tutaj mam taki kamień zwykły, polny. Z tego, co mamy pod ręką, będziemy improwizować, to chyba zobaczymy. Jest gładki przede wszystkim. Te ostrze będziemy musieli podciągnąć i zaimprowizować. Często zmaczamy nasz kamień. Teraz pewnie zostanę zbombany przez najróżniejszych nożorobów, jak ja ostrzę nóż, ale no w terenie co wy znajdziecie? Nie znajdziecie żadnej innej ostrzałki oprócz takich właśnie kamieni niskiej gradacji. A zobaczcie, co robi taki kamień. Nóż nie jest naostrzony idealnie, tak jak ostrzałkami kupnymi, gotowymi. No ale taki nóż w terenie niczym innym nie podostrzymy. Najlepszy jest jeszcze piaskowiec. Nie mogłem akurat go tu znaleźć, ale na piaskowcu naprawdę drobne można zdziałać cuda. Tu co mamy? Widzicie tam na wprost taką jaskinię? Podejrzewam, że to lisy. No tu jest jedna. Już nie będę tam zaglądał. Tu zasypano. Czy mi się uda uchwycić cięcią, ale muszę spokojnie podejść. Udało mi się wychwycić. A, dzięcio. No dobra, pierwsze do testu weźmiemy batonowanie, jakiś młotek i zaczynamy.
drobną deseczkę to bierze bez problemu. Spróbujemy coś grubszego tu wrzucić. Taki kołek sosnowy mamy. Średnica około 8 cm. Poszło. Zamienimy nasz nóż, toporek i jedziemy. Taką zrobiliśmy kubkę, zaraz zobaczymy jak w naszym nożu sprawdza się krzesiwo. Najpierw zobaczymy jak nóż krzesze iskry na sucho. Idzie to sprawnie. Spróbujemy tą naszą chupkę odpalić, co zebraliśmy. Za pierwszym razem. Teraz postrugamy trochę takich kukiełek.
mamy taką małą kukiełkę. A jeszcze co do pracy tego noża, super, wystrygało przy kukiełka, mamy to miejsce na kciuk, takie wcięcie, a tu miejsce na palec wskazujące i umożliwiało to po prostu komfort takiej precyzyjnej pracy bardziej. No u bociana tego brakowało właśnie, ten palec mi gdzieś tu ucieka, nie za wygodny był, ale no tu jest super. Może ktoś oglądał wcześniejszy film, tutaj była próba noża od bociana. No a tu zrobimy obok próbę noża od Grzesia. Średnica około 30 cm. Wierzba. Aż sucha. W wierzchu jest trochę spróchniała, ale w środku twarda. No dobra, to zaczynamy. Przerąbaliśmy. Drewno nie jest aż tak spróchniałe trochę z wierzchu, ale już dał radę. Co prawda, szczerze, wiecie ile mi to zajęło? Około 20 minut, niecałe 20 minut. Powyżej 15, 17, coś koło tego. No ale można zrobić to takim nożem. Jeszcze też pasa transportowego. Już to jest ostatni test na dzisiaj. Już trochę przecierpiał. No z pasem. Na ciężkawo. Podsumowanie na sam koniec. Co mogę powiedzieć? Ten nóż robi robotę. Jest to typowo nóż survivalowy. Jego waga no, też jest dosyć porawa. Ma około pół kilograma, niecałe pół kilo. No ale jest ciężkawy i robi robotę. Sami widzieliście na testach, co przeszedł. Tylko wyszczerbił mi się, ale to z mojej winy, bo jak chciałem tą oponę, zahaczyłem w drut. Ale później go trochę na tych kamieniach polnych szlifowałem. I stępił się teraz znowu. Znowu się stępił w domu, będę musiał go na nowo naostrzyć. Pasy udowe możecie dostać w mazurskiej manufakturze. Link będzie w opisie. Zapraszam też, jeśli ktoś będzie oczywiście chciał, który z noży NS od Grzesia Przątki, zapraszam na jego stronę. Również dodam link w opisie. I chciałem Kamazowi podziękować za udostępnienie tych noży do testów. Dzięki wielkie. Masz mega fajne, naprawdę
narzędzia i mega fajną pasję kolekcjonowania właśnie takich noży. No i takie noże właśnie survivalowe robią robotę. Zastąpimy nim małą saperkę, mały toporek, nóż. Tu możemy wykonywać nawet bardziej precyzyjniejsze prace, bo mamy to wycięcie na palec wskazujący na kciuk i fajnie różne takie właśnie dokładniejsze rzeczy możemy porobić. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się, cześć!